So this film was absolutely beautiful and heart-touching. It really did touch my heart, and I'm sure it did the entire audience. Yeah. And what I really want to know is where the inspiration for the story and these amazing characters came from. Ten film był bardzo piękny i bardzo dobry. The whole inspiration comes from everyday life, comes from my life, and I draw huge inspiration from music. When I listen to music, I get to see very certain pictures that are very descriptive. And speaking of the music in this film really stood out, and it was like a character of its own. Could you talk more about what inspired the music in this film? Mm-hmm. Ponieważ wspomniałeś na temat muzyki, ta muzyka bardzo tutaj właśnie była mocno zaznaczona w tym filmie. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Zaczęło się od tego, że pisałem to pod koniec 2006 roku, kiedy wyszła chyba wtedy płyta Toma Yorka, wokalisty Radiohead. It all started in 2006, and back then Tom York published his record. He's a singer of Radiohead. Słuchałem też bardzo intensywnie islandzkiej grupy Sigur Rós. And I also listened a lot to band from Iceland. Sigur Rós. Sigur Rós. I kiedy szedłem ze swojego miejsca zamieszkania na przystanek tramwajowy przez osiedle, które mniej więcej jest podobne do tego osiedla, które jest w filmie. And then when I walked from where I live to the tram stop, and I had to cross through a similar neighborhood like we saw in the film. Słuchałem tej muzyki na przemian i pewne elementy, sample, fragmenty tworzyły we mnie, w mojej głowie pewne obrazy, i na początku były te latające sterowce, cepeliny. So I listened to those two, and certain parts, certain samples, certain tunes from those records created images in my head, and initially these were the zeppelins that we saw in the film. I ponieważ do 31 roku życia, właśnie prawie całe moje życie mieszkałem w domku jednorodzinnym, starałem sobie wyobrazić, jak mieszka się na takim wielkim blokowisku, jak wygląda życie. And because up until I turned 31, I always lived in a detached house. So I was trying to imagine how it feels to live in a high-rise block of flats in a neighborhood of that sort. To były pierwsze elementy, że wyobrazić sobie. Generalnie ta historia przyszła sama się napisała, ale życie w takim blokowisku, a drugim takim, drugą rzeczą było, chciałem stworzyć film, w którym byłaby postać kompletnie niefilmowa, kompletnie statyczna. So that was the first element. So when I was trying to get to know or discover, unfold how it feels to live in an estate of this kind, of this kind. And another thing is that the story wrote itself actually, and I wanted to create a character that would be very static, very undynamic. Awesome. And speaking of characters, could you describe more the relationships between all of these characters, because they're very intricate, the relationship between Tomek and his brother, as well as Tomek and Magda? No to w takim razie powiedz coś więcej na temat tych postaci, ponieważ one były dosyć zawiłe, takie skomplikowane, te relacje, więc ta relacja między Tomkiem i Magdą i Tomkiem i jego bratem. Ponieważ uprawiam kino autorskie póki co i staram się swój pogląd na życie i swoje cechy osobowości czy charakteru wsadzać w postacie w swoich filmach. Because so far I've been able to enjoy putting a personal touch in my movies. So you know, so there's always a personal touch. I want to reflect some a trait of my personality, of myself in my characters. I Magda, dziewczyna z szafy, reprezentuje te elementy mojej osoby, które są introwertyczne, i ja bardzo chętnie często chowam się przed światem. And Magda represents those traits of my character that make me think that I'm an introvert. Very often I'd rather hide myself, not being open to the world. Z kolei Jacek, brat Tomka, ten gadatliwy i wesołkowaty człowiek, który opowiada nieśmieszne żarty, to jest ta moja druga strona osobowości, którą zasłaniam tę wrażliwą stronę swojej egzystencji. And Jacek, Tom's brother, he's, you know, a talkative
guy, a chatterbox who tells jokes that aren't funny at all. And so this is the other part of my personality. This is the part that I put out to the world to cover my more sensitive side. Więc te relacje zawsze są dziwne. So these relationships are always strange. Jest to rodzaj schizofrenii pewnie. It's some kind of schizophrenia. To tyle. So. That's it. Okay, my last question before I open it up to the audience. All the actors in this film were absolutely brilliant. I really just want to know what the casting process was like. Ostatnie pytanie, zanim przekażę głos publiczności, ponieważ wszyscy aktorzy byli świetni w tym filmie, chciałam zapytać, jak przebiegał proces castingu. Dziękuję bardzo. Thank you. To nie jest długa historia. It's not a long story. Ale kiedy skończyłem scenariusz pod koniec 2006 roku, pierwszą osobą, której dałem do przeczytania scenariusz, był Wojtek Metzwaldowski, czyli Tomek. It's not a long story. When I finished writing the screenplay towards the end of 2006, the first person I gave it to was Tomek Macedowski? Wojciech Macedowski, who was Tomek in the film. Metzwaldowski, sorry. Difficult name. I on jest od początku był w tym projekcie. My się wtedy nie znaliśmy dobrze, poznaliśmy się na planie jakiegoś filmu i przez te lata, kiedy nie dochodziło do powstania filmu, aż do 2012 zaczęliśmy się po prostu zwyczajnie przyjaźnić, więc on ma też bardzo duży wpływ na, może na nie na scenariusz, ale pewne elementy jego osobowości, jego życia są wplecione na przykład w postać Jacka. Well, so he was in this project from the very beginning. At that point we didn't know each other very well, but from 2006 until 2012 when the film was finally made, we got to know each other better. We talked about it, and because he was very much involved in the project, and although I can't say that he contributed to the screenplay itself, but throughout our relationship developed, I was able to put certain things from his personality into the movie. I wtedy byłem bardzo niedoświadczonym filmowcem, jeszcze mniej niż teraz, i pisząc, jak już napisałem scenariusz, wiedziałem, którzy polscy aktorzy powinni zagrać. I były już rozmowy i były zgody, już mieliśmy jakby, miałem już główną obsadę stworzoną, ale oczywiście... I was very inexperienced filmmaker back then, even less experienced than now, but as I was writing the screenplay, I already knew who could take those roles, who could be those characters from the Polish portfolio. Ale na przestrzeni tych 5 lat od powstania scenariusza do zdjęć po prostu ci aktorzy stali się gwiazdami albo zmienili wizerunek, za mocno się kojarzyli już z jakimiś typami charakteru, więc nie chciałem, albo też było niemożliwe, bo aktorka była w ciąży też jedna. And throughout the time, from the point the screenplay was finished until we started shooting the film, things changed because certain people that I had thought of became stars or got involved in certain projects became too well known, and one actress was pregnant, so certain things became impossible, it wasn't possible anymore. Wiedziałem, że będzie Wojtek Metzwaldowski, Tomek. Wiedziałem, że rolę policjanta zagra Eryk Lubos, on też był dosyć wcześnie w tym projekcie. I wiedziałem od samego początku, że Kwiatkowską będzie pani Teresa Sawicka. But I knew from the very beginning that Wojciech Metzwaldowski would be Tomek. I also knew that Eryk Lubos would be playing the police officer, and I also knew who would be Teresa Sawicka. Teresa Sawicka. Tak, co tam jeszcze? W Polsce robi się bardzo szybko film. Jak dostaje się pieniądze, trzeba od razu robić film. I czas preprodukcji jest bardzo krótki. In Poland, when you get the money, you've got very little time to make the film. So, you know, the process is very short. I tylko kosmiczna opatrzność pozwoliła na to, że w tak krótkim czasie, 3 miesiące, 2 miesiące przed filmem, znaleźliśmy resztę obsady, czyli główną bohaterkę. And it was only by some strange coincidence that within 3 months we were able to find the right people. We found a main character, the actress for the main character. Wiem, że przynudzam, ale to była
dziwna historia, ponieważ jak szukałem aktorki, odrzuciłem zdjęcia Magdy na początku. Perhaps it's a bit boring, but I wanted to tell you that when I was looking for the actress to play the main character, I rejected the photos of Magda. Na zdjęciach wyglądała staro i brzydko. She looked ugly and old in her pictures. It's a brutal discipline, show business. Ale jej agentka przyprowadziła ją do naszego biura. But her agent brought her over to our office. Wyglądała lepiej. And she looked better. Ale wciąż była wtedy, wydawała się za ładna. But still she seemed too pretty. Ale zaprosiłem ją oczywiście na casting, skoro już przyprowadziła ją agentka. But because the agent had brought her over, I invited her to casting. W dniu castingu przyszła dziewczyna, która dokładnie wyglądała jak ta na ekranie, po prostu metamorfoza jakaś niezwykła. And on the day the casting took place, she looked exactly like she did in the movie, so that was a metamorphosis. Ona po prostu była już tą postacią. So she already became the character. I po minucie, po dwóch minutach spojrzałem na moją drugą reżyserkę i Wojtka Metzwaldowskiego, Tomka, który też był na castingu. And after a minute or two I looked at the other film director and Wojtek Metzwaldowski was Tomek. Wiedzieliśmy, że to jest po prostu dziewczyna z szafy. And we knew immediately this was the girl from the wardrobe. I też bardzo krótko przed zdjęciami castingowaliśmy wielu chłopców do Jacka i na początku chciałem wysokiego blondyna, młodego, szczupłego. And we were also looking for a guy to play Jacek. And initially I wanted to have a tall blond guy. Dlatego wybrałem Piotra Głowackiego, który jest niski i ciemny. That's why I chose Piotr Głowacki, who is short and dark haired. Ale wiedziałem, że to jest bardzo, bardzo dobry aktor, więc na pewno gwarantował bezpieczeństwo. But I knew he was a very, very good actor, so he guaranteed this sense of safety, this sense of security. Jeszcze na dowód tego, że bardzo dużo dobrych zbiegów okoliczności się złożyło na ten film. And just to show you that this. Jest to, że Magda, która gra Magdę w tym filmie. It's the fact that Magda, who plays Magda in the film. Miała w swoim wynajmowanym mieszkaniu wręcz identyczną szafę, która zagrała w filmie. Had in her private apartment a wardrobe that was almost exactly the same as the one we had in the movie. Taka tam historyjka. Just a story. Thank you. Now, any of the audience members have any questions? Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Yes. It's a very visual film. To jest bardzo What's taki your wizualny favorite film. Scene? Jaka jest twoja ulubiona so many visual, scena? Images. What's your favorite Bo dużo scene? Jest takich bogatych, bardzo obrazowych scen. Lubię kilka. I like a few of them. Prawdopodobnie wszystkie. Most likely all of them. Za każdym razem, jak oglądam ten film, wydaje mi się strasznie nudny. And every time I watch this movie, it seems boring to me. Ale lubię oglądać z publicznością, zwłaszcza w różnych miejscach. But I like watching it with the audience, especially if I'm, you know, somewhere else. Ale zawsze czekam na scenę płonących drzwi. But I always wait for the scene with the burning door. I westernową, kowbojską scenę. Western cowboy one. Tak, to są moje ulubione. These are my favorite ones. Good question. Any more questions? Has your time. Can you briefly tell us how Wojtek Metzwaldowski researched his character? Czy możesz nam krótko powiedzieć, w jaki sposób Wojtek Metzwaldowski przygotowywał się do, szukał jakichś informacji na temat tego, jak zagrać tą postać? Ponieważ zdążyliśmy się zaprzyjaźnić i spędzaliśmy dużo czasu razem, więc mieliśmy też okazję dużo rozmawiać, jak sobie wyobrażam jego postać, a on opowiadał, jak sobie wyobraża postać. Because we got friends, we made friends in the meantime and we had plenty of opportunity to discuss it. I had plenty of time to tell him how I would imagine it, how this character would be played. Mieliśmy pewnego rodzaju szkic postaci. And we had a sketch of some sort. Sketch? Szkic? Sketch? Ale i przed zdjęciami, na
jakiś czas przed zdjęciami zaczął uczęszczać na zajęcia z autystycznymi ludźmi. And sometime before we started shooting, he started attending groups, activity groups for people with autism. I nasza konsultantka od nazwijmy to tej choroby. And our consultant who deals with that sort of disorder. Ma dwóch synów w podobnym wieku co nasi bohaterowie. She's got two sons and they are of similar age to our characters. I jeden z nich, Piotrek, jest autystykiem i Wojtek bardzo wiele rzeczy przejął z jego motoryki, z jego po prostu bycia. One of them is autistic and Piotrek was able to pick up a lot of his movement, his demeanor, and so he's picked up on that and copied that. Na dwa tygodnie przed zdjęciami Wojtek i Piotrek, czyli Tomek i Jacek, zamieszkali razem na tydzień. 2 weeks before we started shooting, Wojtek i Piotrek. Wojtek and Piotrek moved in together. I żyli, próbowali żyć tak jak postacie. And they lived, they tried to live the way the characters would. Piotrek obcinał Wojtkowi włosy, robił śniadania i cały czas do niego gadał. Piotrek would cut Jacek's hair and kept talking to him. A Wojtek siedział i nic nie mówił. And Wojtek just sat there and said nothing. Bardzo mocno się zaangażował i zapłacił troszeczkę zdrowiem, ponieważ okazało się, że pod koniec zdjęć pracował z wybitymi 4 dyskami chyba. Kręgami. He was very much involved in this project and perhaps it wasn't good for his health because at the end of our shooting it turned out that his 4 kręgi, tak, czy dyski, 4 of kręgi. His discs slipped. Tak. To jest aktor totalny i ja myślę, że nie należy go reżyserować. Na pewno nie, kiedy ma się taką wiedzę na temat reżyserii jaką ja. Więc po prostu jemu się ofiaruje rolę i on ją bierze do domu, pracuje nad nią i przychodzi na plan. He is an actor of a total type, of a total kind. And you shouldn't really direct him. He is a sort of actor who just takes screenplay, goes back home, studies it and comes back with a ready character. The character is ready made. Bardzo zdolny młody człowiek. He's a very talented young man. Any more last-minute questions from the audience? Czy jeszcze ktoś ma pytanie? How did you come up with the ending? Jak wypracowałeś końcówkę, zakończenie? Ponieważ największym moim skarbem jest moja wyobraźnia, więc ten scenariusz napisał się sam. Because my biggest treasure is my imagination, the ending just wrote itself. Na początku w scenariuszu koniec był taki, że ostatnie ujęcie w filmie to jest ujęcie na kuchenkę gazową. Initially in the screenplay my idea was that the last scene would be the gas cooker. I wydało mi się to podczas na montażu tak polskie zakończenie. But when we there was after production it just seemed so Polish, this kind of ending just seemed so Polish to me. You know, sad Polish people. Second war, solidarity and so on. I kompozytor, który był akurat na montażu, wpadł na pomysł, żeby zrobić rewers, żeby odwrócić ten master shot. To nie jest master shot, ale tę sekwencję, żeby odwrócić. And the composer, composer who was present, suggested that we can reverse the scene. So the master scene was put earlier on, and so we reversed those. I w ten sposób stworzyło się otwarte zakończenie, co wydaje mi się o wiele lepsze niż takie ba. That's how we got an open ending, which seems much better to me than this. Bah.
Any more questions? Yeah. What does the balloons means to you? I mean, the dirigible. The balony, co dla ciebie oznaczają? To się zmieniało. Na początku one po prostu latały na niebie, kiedy słuchałem Toma Yorka. That thing changed throughout the time. Initially, they were just flying in the sky, floating in the sky when I listened to Tom York. Później wszedłem w tą polską frazę, że one symbolizują śmierć. And then, you know, I found myself thinking along the tracks of the Polish stereotype that they symbolize death. Miało być bardzo wiele pod koniec filmu, miało być ciemne, bardzo prawie czarne. I wanted to make them really dark towards the end of the film. Almost black. Ale odszedłem od tego, żeby już nie mnożyć tych traumatycznych, tej traumatycznej symboliki. But I decided not to, I decided against it, because I didn't want to multiply the already traumatic image. I teraz sobie interpretuję to w ten sposób, że chciałbym, że kiedy przyjdzie moja godzina, żeby po prostu zabrało mnie UFO albo taki Zeppelin gdzieś tam. And now my explanation is that I would wish that, you know, when my last hour strikes, I would want to be taken away by either UFO or one of those Zeppelins. Jesteś również aktorem w Polsce. W jaki sposób wpływa to na to, jak robisz film? I was. Występowałem parę razy w filmach niezależnych. I played in a few independent movies. Mówię występowałem, ponieważ bardzo szybko zrozumiałem, na czym polega aktorstwo. I aktorstwo to nie jest strojenie min przed kamerą. I said I played because I very quickly understood what it involves, what it means, and it's not just, you know, pulling faces in front of the camera. Wiem, że mówimy o prawdziwym aktorstwie i poważnym podejściu do tego zawodu, oczywiście. I'm talking of a genuine sense of being an actress, or sorry, actor. Bo jest tysiące ludzi, którym wydaje się, że są aktorami. Because there are thousands of people who think they are actors. Ale tylko stroją miny. But they are just pulling faces. I kiedy zacząłem się też przyjaźnić z aktorami i poznawać ich bliżej, po prostu wycofałem się z mówienia o sobie, że jestem aktorem. So when I got to know some actors and I got to know the way they approach it, I withdrew myself from that and I stopped calling myself an actor. Ale przez to, że próbowałem być przed kamerą, mniej więcej wiem, jak odpowiedzialna jest to praca i jak stresująca. Ja się mogę ukryć, mogę wycofać swoje nazwisko z filmu, mogę wyjechać daleko, a aktor świeci twarzą później na wielkim ekranie przed ludźmi. To jest wielki stres. But because I've got this experience of being in front of a camera, I know how responsible and stressful it is. You know, I can hide, I can leave, I can go somewhere far away and I can withdraw my name, but the actor would be there, you know, right in your face. Więc staram się stworzyć jak najlepsze warunki i być, mam empatię po prostu dla aktorów. So I try to create the best conditions possible and I also have empathy for actors. I wiem, nauczyło mnie to, że nigdy nie powinno się zostawiać aktora bez odpowiedzi. Nawet jeżeli się nie ma odpowiedzi na jego pytanie, trzeba patrzeć prosto w oczy i udawać, że się ją dba. And it has also taught me that you should never leave an actor without an answer. Even though you may not have an answer, you should try and say something, you should try to put something forward as your answer. Bo nasz zawód, reżyser, scenarzysta, aktorzy, operator, to wszystko nie opiera się tylko na pieniądzu, ale przede wszystkim na zaufaniu. Because our profession, being an actor or a film director or a cameraman and people, other people involved, it's not all about money, or not just about money. Pracować z ludźmi, którym ufam i wiem, że chociaż w jakimś stopniu oni ufają mnie. So I try to choose people that trust me and I know that to some extent they trust me. I trust you. Do you trust me? So it's so late.
Any questions? Yeah. I got a question. Where do you go for drink? Ladies, I don't know, but I will know for a few minutes and invite you and you. In a few minutes. Okay. And are there any closing remarks you want to say before we end? Czy coś na koniec chciałbyś powiedzieć? Tak. Yes. Bardzo się cieszę, że wychodzę z szafy czasem. I'm very pleased that I do come out of the wardrobe sometimes. Tym bardziej, że ostatnio jestem nasycony różnymi teoriami spiskowymi z powodu nowego projektu. Especially that because of my new project I've been saturated in some conspiracy theories. To dobrze się znaleźć w takim miejscu jak Londyn, ponieważ będę wracał bardzo zainspirowany. It's good to find myself in a place like London because I will be drawing inspiration from it. I myślę, że świat, że przyszłość powinna funkcjonować mniej więcej jak to miasto. And I think the future should function more or less like this city. Że dla mnie jest to miasto przyszłości. It's a city of future for me. I dołożę, mam nadzieję, wszelkich starań, żeby u mnie na wsi. And I do my best so that back in the countryside. Żebyśmy byli równie cywilizowani. So that we are equally civilized. I otwarci na diversity. And open-minded to diversity. Thank you very much. So, come drink.